Proszę Państwa, za nami kolejny wybór słowa roku. Mieliśmy najpierw wybór młodzieżowego słowa roku, teraz przyszedł czas, bo to już za nami 13. edycja plebiscytu Słowo Roku. Profesor Anna Tabisz, co sądzą o polscy naukowcy, o polscy językoznawcy, o tym wyborze, pani profesor? No, zaskoczenie, czy też można byłoby się spodziewać, że sztuczna inteligencja oraz wybory będą rządzić? No, w naszym kraju, z racji oczywiście z praw politycznych, co do wyborów nie byłoby problemu. Chociaż powiem pani szczerze, że wydawało mi się, że GPT przeważa nad sztuczną inteligencją. Mnie absolutnie ten wybór użytkowników języka polskiego nie zaskoczył. Nie zaskoczyła mnie nawet forma sztuczna inteligencja, z tego względu, że my rzeczywiście mamy dość pozytywne takie konotacje z inteligencją. W przeciwieństwie do języka angielskiego słowo samo inteligencja ma taką większą łączliwość, łączy się z inteligencją emocjonalną, z inteligencją katolicką na przykład, więc my jakby to słowo rzeczywiście dobrze kojarzymy. Sztuczna inteligencja, dlaczego na to akurat słowo postawili tak, zarówno językoznawcy, jak i internauci, jak i ci, którzy wybierali te słowa. Otóż to, więc sądzę, że przede wszystkim frekwencyjność, ta frekwencja w różnych dyskursach, ale właśnie i tych takich codziennych i rzeczywiście w dyskursach naukowych, w dyskursach publicystycznych, nawet politycznych, no wiemy, do czego wykorzystywana była sztuczna inteligencja, niewątpliwie miała ogromny wpływ na to, że jesteśmy osłuchani. Ale ja też widzę w tym słowie rzeczywiście jakby nieco większy ciężar. To znaczy, moim zdaniem obecnie jesteśmy świadkami niesamowitej zmiany cywilizacyjno-kulturowej. Co przyniesie ta zmiana? My jeszcze nie wiemy. I to, że ta sztuczna inteligencja pojawia się w dyskursach, to jest takie oswajanie się właśnie z tym, co nieznane. I oczywiście zmiana jest to takim dla mnie, zmiana cywilizacyjna, zmiana kulturowa jest takim kluczem wyboru właśnie tego słowa. My widzimy zarówno zagrożenie, jak i no, olbrzymie nadzieje wiążemy też ze sztuczną inteligencją. Sami nie mieliśmy chyba świadomości, jak często już jest wykorzystywana w różnych sferach. No stąd ta popularność, właśnie frekwencja tego słowa, no niewątpliwie musiała wpłynąć na wybór, na to osłuchanie, ale i też na tę ciekawość, co dalej. No właśnie to jest tak, że nam się wydaje, że to jest wymysł XXI wieku, natomiast jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, my sięgnijmy chociażby do Lema i dokładnie wiemy, gdzie możemy szukać tych konotacji też i literackich, więc to nie jest nowe. Co ciekawe, że i Brytyjczycy, Oksfordczycy i właśnie nasza kapituła Uniwersytetu Warszawskiego zgodziła się, w cudzysłowie oczywiście, czyli była jednomyślna, jaką wagę przywiązano w 2023 roku do tego słowa. No właśnie, to jakby potwierdza też te moje hipotezy, że to przede wszystkim wiąże się z tą olbrzymią na naszych oczach dziejącą się zmianą cywilizacyjno-kulturową. Pamiętajmy, że wcześniej to był procesor, a jeszcze wcześniej pismo. I ja właśnie postrzegam w tej sztucznej inteligencji właśnie taki potencjał. No to przejdźmy teraz do naszych wyborów. Chyba nie mamy wyboru, żeby powiedzieć, że wybory to było coś, co przykuwało naszą uwagę niemal przez cały rok. Oczywiście, chociaż politycy narzekali, że kampania wyborcza była bardzo krótka, to jednak słowo wybory i znów ta frekwencja, a przede wszystkim olbrzymie zainteresowanie dyskursem politycznym, a też jakby dowód w postaci frekwencji na wyborach, no też świadczy o tym, że te wybory, i tu zacytuję, rzeczywiście były najważniejsze od 1989 roku. Stąd to słowo wybory, chociaż takie ciekawe pluralium tantum z perspektywy językoznawczej, prawda, że ma tylko liczbę mnogą, no to rzeczywiście te wybory po prostu musiały niewątpliwie, zwłaszcza właśnie w naszym kraju, być brana pod uwagę i przypuszczam, nie wiem czy dobrze pamiętam, że przez użytkowników tak, chyba tak, jako... Zwyciężyło słowo wybory, drugie było sztuczna inteligencja, trzecie była inflacja. No
Cóż mogę rzec? Życzyłabym sobie jedynie, żeby w 2024 już... Nie było inflacji. Tak, nie była tak popularna, chociaż oczywiście też słyszymy, że wychodzenie z inflacji będzie trwało, ale też, o ile dobrze pamiętam, regulamin już nie pozwala na powtórzenie słowa roku, więc miejmy nadzieję, że chociaż w taki sposób trochę na tę rzeczywistość zmienimy, czyli nie myśląc o tej inflacji. No, inflacja, proszę zauważyć, że zarówno wybory, jak i sztuczna inteligencja, jak inflacja, to są takie słowa, które właściwie, już o tym powiedziałam na samym początku, w tych różnych dyskursach funkcjonują, więc jakby to jest oczywiste, że to jest temat, to był temat, jest temat ciągle nadal, który po prostu jest wszechobecny, no i jesteśmy tym zainteresowani. To jest ten taki czynnik społeczny, który niewątpliwie też ma wpływ na tego typu wybory. Chciałem powiedzieć, bo powiedziała Pani o tej liczbie mnogiej, słowie wybory, ale w ostatnich latach pojawiło się, myślę, przede wszystkim hasło bardzo ważne, masz wybór. To, co, prawda, masz wybór, więc tutaj troszeczkę mamy tę zmianę. Tak, tak. Tu w przypadku właśnie wybór i wybory, to musimy oczywiście semantycznie inaczej spojrzeć na te dwa słowa, ale masz wybór, mówimy o takich tendencjach w języku polskim. No i jedną z takich tendencji języka polskiego jest w tej chwili marketyzacja, czyli właściwie język ma służyć sprzedaży, no i ten język jest blisko reklamy i często właściwie wykorzystujemy takie slogany, hasła, które są charakterystyczne dla tego dyskursu reklamowego, do takiego języka właśnie codziennego czy marketingu politycznego, no bo masz wybór, no to marketing polityczny. Dokładnie. No i odnieśmy się jeszcze do tych słów, wyrażeń zgłoszonych przez kapitułę, pani profesor, bo powiedzieliśmy o użytkownikach, natomiast pojawia się marsz, pojawia się marszałek rotacyjny, ministra, opozycja albo patodeweloperka. No jest o czym tutaj mówić? Jest bardzo wiele. Mnie najbardziej oczywiście interesuje, z racji moich zainteresowań językoznawczych, ten feminatyw ministra, chociaż ja się zastanawiam, czy ta ministra, czy ministerka... No właśnie, tutaj toczy się już taki też naukowy dyskurs. Tak, toczy się naukowy dyskurs. Ja jestem jednak zwolenniczką formantu K, czyli ministerka, ale też wiem, że wiele osób traktuje ten formant, który służy również do zdrabniania w języku polskim, jako taki właśnie deprecjonujący to stanowisko, tę funkcję, więc być może ta ministra pozwoli na zaakceptowanie tej formy feminatywu w takim dyskursie publicznym, chociaż oczywiście to wszystko zależy od tego, czy sama osoba sobie życzy, by tak była nazywana, bo jak wiadomo, jestem tutaj wielką zwolenniczką feminatywów, no to niewątpliwie dla mnie istotne jest to, czy odbiorca, odbiorczyni właśnie sobie życzą, by tak zwracać się do nich, bo oczywiście ten dobrostan odbiorcy jest niesłychanie istotny w takiej komunikacji, o tym też musimy pamiętać. Warto chyba w naszej rozmowie zwrócić uwagę na to, że mówimy, że świat ostatnio pędzi. Czy my gonimy język, czy język goni nas, pani profesor? Bo ja mam wrażenie z jednej strony, że to, co wymyśla młodzież i to, co pojawia się w języku i później staje się poprzez ten uzus społeczny jakąś jednak formą językową, to nas przegania, a z drugiej strony gdzieś tam od czasu do czasu mamy te tendencje do tego, żebyśmy jednak ten nasz język mieli taki ładny, nie mówię, że poetycki, bo o poezji często zapominamy, ale taki ładny, polski, barwny, jak się często mówiło o polskim języku. Jednak język goni rzeczywistość i to jest na przykład takie widoczne bardzo w takich zabiegach nazewniczych. Proszę zauważyć, że we współczesnej polszczyźnie, w ogóle w współczesnym języku ogólnie mówiąc, powstaje mnóstwo nowych firm, nowych produktów. Tu cały czas mówimy o tym takim dyskursie właśnie reklamowym chociażby, ale nie tylko. Mnóstwo produktów i w związku z tym musimy je nazwać. To jest dla nas bardzo ważne. Musimy poruszać się w przestrzeni, która jest przez nas nazywana, bo wtedy się czujemy dobrze, bezpiecznie, ale też nie dochodzi do różnych nieporozumień komunikacyjnych. Stąd moim zdaniem język goni rzeczywistość. Ale wspomniał Pan o tym języku poetyckim, to jedną z takich tendencji też współczesnego języka polskiego jest takie zjawisko, które określił Stanisław Gajda jako zjawisko demokratyzacji języka. I
zwrócił uwagę na to, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu stosowano taki termin w językoznawstwie, a mianowicie język literacki. W tej chwili zrezygnowano absolutnie z tego terminu. No uczono mnie języka literackiego, to ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Właśnie, a w tej chwili raczej wolimy używać bezpieczniejszej formy języka ogólnego, bo ten język literacki właściwie po pierwsze jakby w takim w sferze komunikacyjnej został zepchnięty właśnie przez język ogólny i komunikację medialną, bo to chcę podkreślić, a z drugiej strony, gdy się przyjrzymy współczesnemu językowi literackiemu, to on już jest pisany, właściwie to, co za pomocą języka literackiego powstaje, no na pewno nie jest już często pisane polszczyzną wysoką, tak zwaną wysoką. Więc mamy do czynienia z różnorodnością i stylów, i różnorodnością właśnie tych rejestrów, i mamy rejestr wysoki i niski, i właściwie ta współczesna literatura no, sięga częściej jednak po ten język ogólny, by nie powiedzieć potoczny. Powiedzmy jeszcze o słowie patodeweloperka, bo mnie to, nie ukrywam szczerze, zaintrygowało. To słowo, które pojawiło się już sporo lat temu. To jest oczywiście efekt tego, co dzieje się w sferze gospodarczej, to wiadomo. No ale te połączenia pato zaczęły być, mam wrażenie, patosportowiec, patomuzyk, patodeweloper, pato. To pato zaczyna do nas bardzo mocno już się przywiązywać. No tak, właściwie to jest taki potencjał, który powoduje, że w tej cząstce pato jest taki duży potencjał, który jakby powoduje, że my nie musimy wyjaśniać, tak? Czyli właściwie niesie ze sobą bardzo negatywne, pejoratywne konotacje i my tak naprawdę nie musimy wyjaśniać, co mamy na myśli. Ja jak usłyszałam o tym słowie pato deweloperka, to przypomniał mi się taki reportaż Podhale, wszystko na sprzedaż. I rzeczywiście gdzieś, myślę, idealne właśnie określenie na to, co się dzieje. No, w całym kraju, ale w Zakopanem zwłaszcza. Czy możemy powiedzieć, że rzeczywiście z roku na rok staramy się kreować tę rzeczywistość właśnie w przełożeniu na język, że dużo z rzeczywistości dzisiaj bierzemy i wkładamy do języka i pojawia się w języku już nie tylko literackim, ale potocznym, bo jak słucham idącej młodzieży, to mam wrażenie, boję się jednego, że ich język skrótu we wszystkim, no zacznie niedługo, już nie będę rozumiał wszystkiego, bo oni każde słowo potrafią skrócić do jednej prawie że głoski, a mimo to rozumieją się. No tak, chociaż wydaje mi się, że te różnice pokoleniowe i te różnice wynikające z tego w naszych językach były zawsze. Przypuszczam, że gdybyśmy zapytali o to starsze pokolenie, no to bardzo podobne tendencje by obserwowali wśród młodych. Nie, co innego właściwie, nie chcę powiedzieć martwi, bo językoznawczyni raczej, jako językoznawczyni obserwuje, wartościuje, staram się nie wartościować, ale właśnie jakoś analizować i diagnozować przyczyn, ale może bo jestem również dydaktyczką języka polskiego, może też jakoś przeciwdziałać. W tym nurcie demokratyzacji języka no, mamy do czynienia jeszcze z takim, nie tylko tym takim slangiem młodzieżowym, właśnie wspominał Pan o tych skrótach, więc można to nazwać slangiem młodzieżowym, stylem młodzieżowym, ale bardziej wulgaryzacja języka. I ta powszechność, to przyzwolenie, to, że nie traktujemy eufemizmów właśnie jako jednak wulgaryzmów, czyli to kurcze, kurde, już nie mówiąc o zajebisty, tak, to takie może już mało popularne słowa, ale przywołuję je, żeby podać przykład tego, o czym mówię, to bardziej wydaje mi się, że tu chyba taka refleksja na jakimś takim szerszym gronie no, przydałaby się.
No właśnie, chyba kulturowo to jest to duże pole w tej chwili do pracy, to jak zachowuje się młodzież, jak mówi. Tak, oczywiście. No tutaj niewątpliwie każdy chce się odróżnić, chcemy budować wspólnoty. Ten język jest takim właśnie wspólnototwórczym czynnikiem niesłychanie łatwym i właściwie takim istotnym w budowaniu grupy, w budowaniu wspólnoty. Co nas czeka w tym roku w języku, pani profesor? Ja wiem, że ciężko przypuszczać. Wybory też będziemy mieli, bo one lada moment. Zastanawiam się właśnie to GPT, o którym mówiłem, czy ono jednak nami zawładnie, bo już zaczyna nam za nas pisać, rysować, malować, robić i tak dalej, i tak dalej. Czy też jeszcze się coś nowego pojawi, co się może także i szeroko odbić. No, zwłaszcza to, co mówimy w języku młodego pokolenia. Chociaż widzę, że jak to się mówi, nasze babcie też chętnie przejmują różnego rodzaju słowa, które wchodzą do języka, zwłaszcza potocznego. Tak, to jest też bardzo ciekawa taka tendencja, pyta pan o tendencję w języku polskim. To jest taka tendencja, którą można określić mianem technologizacji, czyli rzeczywiście to, że ten język, który funkcjonuje, załóżmy w internecie, gdzieś w sieci, oczywiście, że przenika do języka codziennego, do naszego języka i w związku z tym bez względu na wiek już pewne określenia są stosowane zarówno przez młodych, jak i przez starych. Co nas czeka, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, ale jestem właśnie badawczo bardzo zainteresowana tym, co przyniesie kolejny rok i jakie słowo, załóżmy, w 2024 zostanie wybrane na słowo roku. No niewątpliwie jak przyjrzymy się poprzednim latom, no to pamiętam, koronawirus chyba też był, prawda, gdzieś tam, to na pewno są to takie zjawiska, które dotykają praktycznie wszystkich i w związku z tym no, liczyłabym na to, że nie będzie to właśnie coś na wzór coś pozytywnego, ale właśnie chociażby na wzór wyborów, które dla demokratycznego świata będą właśnie pomyślne. Aby tak rzeczywiście było. Dziękuję bardzo, pani profesor, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Profesor Anna Tabisz mówiła państwu o tych ostatnich wyborach. O tych wyborach oczywiście językowych, związanych oczywiście z tradycyjnym, no bo skoro to już była 13. edycja wyboru Słowa Roku, to jednak spora tradycja już jest. No i myślę, że mogą państwo pod naszą rozmową, jak macie jakiś pomysł na rozpoczęty 2024 rok i słowo, które mogłoby się pojawić jako Słowo Roku, to bardzo serdecznie zapraszamy do komentowania naszej rozmowy pod tym postem. Czekamy, może takowe słowo narodzi się u nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.